Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry z serii wyzwań, oczywiście. Dzisiaj mam zamiar zrobić sobie sporo wyzwań, a jeśli mam taki zamiar, znaczy, że będzie to trwało 70 lat, znaczy, że po prostu będzie mi słabo szło. No ale postaram się jak najwięcej wykonać ich. Będziemy jeździć oczywiście w Murcielago. Musimy 12 razy dotknąć radiowozów, czy wykonać tak zwane uderzenie boczne. Uuu, jest sporo radiowozów. Patrz, raz, dwa, raz, dwa. Moment. To ja muszę ich uderzyć niestety. Nie tylko oni mnie. O. Okej, to może cwamy. No. To moja reakcja na złapanie. No kurde, jeszcze będzie ta animacja. No bez przesady, to jest seria wyzwań, tu nie muszę tego oglądać. I źle pojechałem, moi drodzy. Powinienem pojechać w prawo, jak będę przy wjeździe na autostradę. Potwierdziły się moje słowa. Jak chcę zrobić dużo wyzwań, to będzie szło gorzej. No ale dobra, dam sobie i z tym radę, moi drodzy. Chodźcie, policjanty tutu. Mamy jednego. Raz. Idźcie ze mną. Dwa. O, idź mi stąd. Haha. Okej, i tu będzie trzeci. Kto będzie trzeci? No nie pchać się, starczy dla każdego, jak to mówią po stalu. O. 5 już. Dobra. Tych chyba mamy załatwionych. Dobra. Tych mamy wszystkich podotykanych już. Więc proszę mnie tu przepuścić. Patrzcie co robi Murcielago. Wszystkich normalnie pcha jak chce. Skumajcie to. Nie są w stanie mnie zatrzymać. Murcielago dalej się pcha. O rany. Co 4x4 to 4x4, nie? Ja dziękuję. Ej, o nie, to już za wiele, kurde. Aaaa. No dobra, no teraz już nie będę się bał. Chodźcie do mnie. Rozwalej, na bank, zobaczycie. Po prostu, i teraz przejadę przez tą autostradę dookoła Rosewood i już będzie po wszystkim. Zobaczycie, że tak będzie. Najpierw poczekam na tych. Dobra, jeden jest. Oj, drugi jest. Trzeci jest. Dobra, no i jedziemy dalej. Czwarty. Yeah. Bardzo fajnie się Murcielago jeździ. Ja nie wiem, czemu wy tak hejtowaliście ten samochód. I macie rację, pisząc mi w komentarzach, że Murcielago ma takie wklejone światła z tyłu. To jest prawda, jakby coś, nie wiem, nakleił to taśmą dwustronną. No niestety, tak to wygląda. Okej, tu mam następnego. Yeah. I bach, 8. Zobaczcie, dosyć szybko to wyzwanie nam tu mija. Którego ja tam jeszcze nie podotykałem. Okej. Myślę, że tego z przodu, on ma rozwalone... O, dobra, jest blokada. Na blokadzie są akurat 4 radiowozy. Jeśli uda mi się zawrócić... nie, to nie jest dobry pomysł. Wyjazd! A! O kur... O, brakowało. Drzewo. Jakbym drzewo przyfasolił, to już by był koniec. Okej, tu mamy kolejną blokadę. Jest! Jeszcze tylko jeden i koniec. Także w zasadzie już mogę uciekać. Goni mnie śmigło, ale to nic. O, rozpraszają się, zobaczcie jak fajnie. I uwaga... Bach! Suwy! No nie! O dobra, podjechały. No trafik, spieprzaj stąd! Ej, on jest z policją! What the fuck, jadę tutaj. Oh fuck. Wpieprzył się ten, kurde, Volkswagen Touran. Ach, słów? Dobra, który ja mam poziom? 4. Nie powinni aż tak hardkorowo mnie ścigać. Gdzie tu się ukryć dobrze? Mogę tu. Jedziemy na stadion, ale jedziemy od tej strony. Po drodze zrzucimy im rusztowanie. Yeah. O, jak fajnie. Still mobile. Oczywiście, że jestem still mobile. To jest Murcielago. Nie dacie mi rady. Śmigłowiec zgubiony, pięknie. Teraz wbijamy tu. Zrzucamy Pursuit Breakera. I się chowamy. Najprostsza sprawa, jaka może być. Zawsze działa. Ups, 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 coś długo hamuje. Cofamy. Co? Jak wilko located? What the hell? Przez te długie hamowanie mnie tak znalazł, ale głupek. Dobra, ale on będzie mnie tylko jeden ścigał, z tego względu, że nie ma wsparcia. Cofamy. Ale strasznie dobrze blokują, wiecie? Dobra, chodź tu. Chodź, 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 chodź. No, chodź, chodź. Mhm, dobra. No ty tu zostaniesz, a ja się przez ten czas ukryję. Na razie. Dobra, trochę odejdziemy od tego, od tej kryjówki, żeby mi nie zbugowało. Jest, dobra. I ukrywamy się. Zobaczyli mnie w ukryciu? Szaleńce! Przecież to niemożliwe w tej grze. Where? Udała się. No, to nie było aż takie trudne. Tylko je trochę zlamiłem, wiecie. Dobra, następne wyzwania i teraz będzie nowy samochód na bramkach. Ciekawe co tym razem. O, 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 V10? Tak, V10. No to lecimy w Carrerce GT. O, tutaj chyba na niższych obrotach jest perfect start. Carrerka moja piękna. No, tu już się zaczynają naprawdę szybkie wozy. To już nie są przelewki. Aha, tu trzeba jechać tak, ale jadę asfaltem. Wszak jest to samochód asfaltowy. Nie można jechać po bezdrożach. No i tutaj poza tym szybciej przejedziemy, mimo że trochę naokoło jest. No ale tam trzeba dużo rzeczy wymijać. I no jednak po asfalcie jedzie się przede wszystkim szybciej niż po bezdrożach, a szczególnie Carrerą GT. Oj, to jakiś długi chyba wyścig będzie. Oj! Myślałem, że... Uuu! Żołminę na milimetry. Ej, tamten trafik wyglądał całkiem podobnie do Lexusa IS300. Dobra. I teraz... Tak... Pięknie. Bardzo się cieszę, że właśnie wybrałem sobie Carrerę GT w mojej karierze Need for Speed Most Wanted, bo to naprawdę jest bardzo fajny samochód. Fajnie przyspiesza, fajnie skręca i ogólnie koks. Ale wiecie co? Chciałbym też przetestować sobie później jakoś Forda GT. Ja nie jeździłem nim w tej grze, a przynajmniej nie pamiętam, kiedy ostatnio jeździłem nim w tej grze jako koks. Tylko tak sobie może gdzieś tam testowałem, a nawet chyba nie testowałem. W sumie bym przejechał się nim. Myślę, że będzie jakieś wyzwanie z tym samochodem. Może nawet po Carrerce. Zobaczymy. A tymczasem mam już 53% tegoż wyścigu. O, o, o. I bach. Pięknie. Dobra, zrzucamy im tu Pursuit Breakera, żeby mnie nie gonili. Pięknie. Ja wiem, że dużo graczy, szczególnie takich, którzy gdzieś tam chyba nawet esportowo grali w Most Wanted, używali kamery z maski albo ze zderzaka. Ja nie wiem, mnie się zawsze lepiej jeździło na tej kamerze z tyłu, chociaż są gry, w których na kamerze z maski też bardzo fajnie się jeździ. W zasadzie mógłbym sobie spróbować tę kamerę z maski. O, to jest z maski. Dziwnie. Szczególnie, że w tym... w Carrerce nie mamy w ogóle maski. To jest taki mała wysepka tam na dole ekranu, jeśli widzicie. Dlatego no nie wiem, to nie wygląda chyba atrakcyjnie. Co? Tak myślę. O! To na pewno nie wygląda atrakcyjnie. Wolę jednak tą z tyłu. Tę z tyłu. Ciągle mi się myli tę. Myk. Pięknie. O, Idaho z GTA mnie tu zaatakowało. Jest meta. No, widzicie, że już prawie, że na styk jadę. Także to już rzeczywiście coś. Tutaj będzie problem chyba z tym później. No, ale na razie takiego problemu nie ma. Denerwuje mnie to, że za każdym razem trzeba przewijać tę listę. Ok, tutaj mamy chyba notowania. Znowu karierką. No to jedziemy. 6 notowań. Tak. No to najpierw to. Nie, to nie to. To coś innego musi być. Coś innego. Notowania. O, jest, dobra. Jazda po bezdrożach też będzie. To będzie chyba tutaj. Chodzi bardzo. O, jest. Po bezdrożach. Niszczenie mienia. Niszczenie mienia. Tutaj mamy niszczenie mienia. Jeszcze będzie zderzenie z trafikiem. To się będzie nazywało hit and run. Jest trafik. Ej, czemu mnie zaliczyło? QR. O, jest. Dobra. Chyba tu jest tak, że po iluś tam zniszczeniach dopiero się aktywuje te takie wykroczenia. No dobra, jeszcze musimy nabić szybką prędkość, dużą prędkość. Zobaczmy. O, i chyba gliniarz musi to też widzieć. Tak mi się zdaje. Jeszcze 2 wykroczenia i załatwione. Co tu może jeszcze być? No tak, prędkość. Co tam jeszcze było? Jazda pod prąd. O, speeding jest. Nabiła się prędkość. Jazda pod prąd. Niszczenie mienia mamy. To. Aha, przez blokadę też trzeba. Opór przy aresztowaniu też jest chyba. Teraz zobaczymy. Yeah. No kurde, jeszcze jedno notowanie mi zostało dosłownie. Aha, żeby zaliczyć opór przy aresztowaniu, to wystarczy się po prostu schować. No tak. To jedziemy się już chować. Ale mam problem, bo jest tu naprawdę sporo gliniarzy. Mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzę. Poradzę sobie. Blokada na całą drogę. Yeah. Goni mnie trochę tych gliniarzy, co? 6 radiowozów niby, ale ja ich tam widzę więcej. No i chociaż nie, teraz ta ilość się zmniejsza. I uwaga! Zatrzymali się na tym, na rusztowaniu. I... o kurde, to jest następny. No dobra, to jedziemy na stadion. Standardowo. Najszybciej. Ja mam tych kilka kryjówek tutaj. No ale na stadionie jest najbliżej, wiecie. Okej. No i nie ma opcji, żeby mnie tu znaleźć. Oj! Kurde, niewidzialne ściany, kurde. Dobra, kolejny gliniarz tutaj, ale ja się schowam już tu. No! Chowaj! Jaki ty... Okej, chowamy się. Jest. Znowu to samo. I uwaga, wykonane. Jest. Ciekawe, jaki będzie następny samochód, no bo karretką zrobiliśmy sobie już 2 wyzwania. Dosyć szybkie, prawda? I mamy oczywiście bramki i potem długość pościgu. O Jezus, tego nie cierpię. Uuu, SLR. Jedziemy z selerkiem. Ja właśnie pamiętam, że on tak dziwnie brzmiał. Z kitu. Do czego mógłbym porównać ten dźwięk? Kurde, ciężko to określić. Na pewno coś z jakimś zamkniętym, nie wiem, pudłem, zamkniętym miejscem, coś jak jakby puścić w betoniarce. Nie wiem, nie mam pojęcia. Coś z betoniarką w każdym razie. Bez kitu, jak taka turbo doładowana betoniarka, o. Bez kitu. Ale bardzo fajny samochód. Ja ogólnie bardzo mi się podoba SLR. Jeśli chodzi o bryłę samochodu. Kurczę, nie wiem jaki SLR akurat ma silnik montowany. Po długości maski podejrzewam, że to może być V10. Na pewno nie jest to muscle car, więc V8 odpada. Podejrzewam, że to jest właśnie V10. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Osoba kompetentna niech się wypowie. 60% już? Szybko. Aha, to wyzwanie będziemy mieli z czasem pościgu. Ciekawe ile minut. Podejrzewam, że gdzieś koło 10. Jak będzie 60, to chyba umrę tutaj. No okej. Okay. I... tutaj. Uwaga. No milimetry Tokio Drifta odpieprzyłem. Widzieliście to? Mamy tutaj problem z policją. No nieduży problem, bo zaraz ich zgubię po prostu. Ja się cieszę, że właśnie wziąłem Carrerę, a nie SLR-a, bo czuję, że SLR-em, wiecie, się troszeczkę ciężko skręca. Znaczy, on dobrze skręca, tylko ciężko go nieraz opanować. Tak mi się trochę buja na lewo i prawo. Tak coś czuję z tej jazdy. Ale ogólnie nie jest źle, też bym nim śmigał. Tylko karerka moim zdaniem jest lepsza. Okej, i gotowe. Juhu. Wow! Okej, załatwione. No i następne wyzwanie to będzie oczywiście czas pościgu, czy długość pościgu. Tutaj, tu gdzieś było. Gdzie to jest? O, jest. 10 minut. Okej. No to jedziemy. Ciekawy, który poziom. A, 4. Z tego co widziałem po Pontiakach. 4. poziom. Okej, no to jedziemy. 10 minut drogi. O! Zrobiłem wyzwanie. Oho, gdzie mój pad? To jedziemy dalej. Okej, trzeba ich tylko zgubić. Ale to nie będzie trudne, bo akurat sami się zgubili. Tu będzie gdzieś chyba kryjówka. O, z przodu są. Kryjemy się tu. Myślicie, że mnie zauważą? Nie wiem, nie mam tego radaru. O, zbliża się, dobra, cofamy. I uciekamy tu. Może tu nikogo nie będzie, a tamten mnie nie zauważy, mam nadzieję. Okej. Tu za chwilę będzie kryjówka. Zresztą mam już połowę prawie oczekiwania. Off! Żeż ty dziadu! Korweta! Masz ty! Dobra, to co robimy? Mam pomysł, dobra. Wiem już jak mogę ich zgubić. To nie będzie łatwe, bo jest ich sporo. Powinni mnie teraz złapać. O tak! Ja mam zawsze takie szczęście, czy raczej takiego pecha, że mnie łapią. Skąd oni wiedzieli? What the fuck? Cofam! Jedź, jedź. Tu nie ma, tu nie można jechać, no. O, tak, ile ich tu jest. Dobra, jedziemy na oponę. Najszybszy... O nic, chyba stadion. Najbliższy jest tutaj. No bo cały czas krążę w tym Rosewood, wiecie. Dobra, o rany, ile ich tam było. Masakra. Gdybym dostał kasę za te punkty, które zdobywam na ich niszczeniu, to on był bogaty już. Dobra. Myk, myk. Chodźcie za mną. O! Spieprzaj mi stąd. Kurde. No dobra. Jedziemy. Tu już, tu mnie nie złapie. Okej. Okay. Tego Pursuit Breakera sobie rozwalą sami, a ja rozwalę już tego. Hio, hio. Nie. No. Gdzie mnie widział? Okej, okay. Udało się. To była trudna sprawa, naprawdę. To nie są przelewki. Który? 5. poziom poszukiwań to już jest naprawdę trudna sprawa. Jest, udało się. No dobra, robimy następne wyzwanie. Co tym razem? Bramki. Dziwne, nie? Dobra. Jedziemy bramki, tu tak właśnie trochę nudno jest, w Carbonie to fajniej jest rozwiązane. Okej, okay. Nie jest nudno, what the fuck? Jedziemy samochodem od pizzy. I mamy nitro! Hell yeah! Zajebioza. Taki model w ogóle. Ej, ja sobie wyobrażam, jak twórcy gry, czyli studio Blackbox, jakie mieli jaja podczas tworzenia tego typu eventów. I pewnie byli bardzo ciekawi min wszystkich graczy, którzy zobaczyli żółty, mały samochodzik zaraz po jeździe McLarenem SLR-em. I to wcale nie jest krótkie wyzwanie, zobaczcie, przejechaliśmy dopiero 20%. No tak, ale ten samochód od pizzy, w sumie, jest to chyba jeden z najszybszych samochodów od pizzy, jakiego widziałem. Zobaczcie, 200 km, 220 i przyspieszam. Także jest to naprawdę dobry wóz do rozwożenia pizzy. Ale czy do ścigania się... O, ciekawe jakby na... W częściach Jungmana by się spisał, na tych najlepszych częściach w Need for Speed Most Wanted. Podejrzewam, że wyglądałby ciekawie. Jakie bodykity by były dla tego samochodu? Nie no, ja wiem, że do tych samochodów takich niestandardowych nie ma żadnych bodykitów. Kiedyś się bawiłem w różne tam modowanie gry i tak dalej. I na przykład sobie zrobiłem w Most Wanted, żeby mieć... tę BMW-kę GTR E46 właśnie w karierze. Zrobiłem sobie też tak, żeby mieć Chevroleta Camaro SS w karierze i udało mi się to, tylko że te samochody po prostu nie miały żadnych dostępnych bodykitów, co jest oczywiste, no bo nie było przewidziane, what the fuck, że ktoś będzie jeździł tym samochodem podczas normalnego trybu kariery. Choroba, to było dziwne, naprawdę. Chociaż mogłem to jakoś sprytnie zrobić, użyć Speed Breakera i pod przyczepą, ale mógłbym zahaczyć wtedy tym zadziorkiem, tym ilokezem na dachu. O, mamy skrót, ale on chyba nie specjalnie nam skróci, więc pojadę po prostu normalnie i tyle. No, ciekawe jaki będzie następny samochód, jak myślicie? Znaczy wy pewnie wiecie, bo wy wszystko wiecie. Tam będą jeszcze blokady drogowe pizzą, znaczy samochodem do pizzy. To chyba teraz do końca już gry będą tego typu dziwne wozy. Tak coś czuję, wiecie? 75% i no nie jedzie się za fajnie tym wozem, ale chyba następne będą szybsze, jak myślicie? Ej, no, co on robi? World. Rzeczywiście te wyzwania odnoszą się do wszystkich samochodów, jakie są w grze. Ciekawe, czy będzie śmigłowiec. W sumie fajnie by było, jakby był, ale nie widziałem żadnego filmu na YouTubie, który by pokazywał śmigłowiec w Need for Speed Most Wanted. Ale to by było ciekawe. Jakby wtedy wyścigi wyglądały. Przecież śmigłowiec może się przemieszczać nie tylko nad ulicą, ale też przecież po tych innych obszarach. W sumie jakby do dyspozycji graczy został oddany śmigłowiec, ale w takiej wersji, żeby mógł się poruszać tylko i wyłącznie po nad drogami, czy nad obszarami, po których może poruszać się samochód, to i tak byłaby to fajna opcja na wyzwania. Tylko nie wiem, na czym by polegał wtedy pościg. No bo co, blokady drogowej byśmy nie rozwalili. Czas pościgu by się nabijał bardzo łatwo, chyba wtedy tylko śmigłowiec mógłby nas łapać. Albo by były same śmigłowce, które by nas łapały. Nie mam pojęcia, ale to by było fajne. No i co mamy tu jeszcze? 6 blokad drogowych. No dobra, to pojedziemy sobie jeszcze to wyzwanie. Rozwalimy 6 blokad. Myślę, że to nie potrwa. Uuu, mamy nowy samochód! Jezus, jaki wielki! Ej, bez hitu i ma ciekawy dźwięk. Chyba brzmi jak Mustang GT, co? Albo ma jakiś unikalny dźwięk silnika. Da się tu kamerę zmienić tylko na tą i na tą. Bo trochę mnie denerwuje, że nie widzę całego samochodu. A niestety nie można kamery dalej oddalić, Nie można kamery po prostu oddalić. Gonią mnie radiowozy. No kurde, nic nie widzę. Znaczy widzę, ale denerwuje mnie to właśnie, że nie widzę samochodu. Czyli tutaj wygląda teraz na to, że częściej będą się te samochody zmieniały, co mnie cieszy. No kurde, nie widać nawet przodu. Ale to jest chyba jedyny SUV dostępny. O jest, mogę trochę oddalić. To jest chyba jedyny SUV dostępny w tej grze. Czekam na jakąś blokadę drogową. No nic na razie się nie pojawia. Patrzcie, grzejemy już prawie 200 km na godzinę. Ciekawe, czy przegoni samochód od pizzy. To chyba mieliśmy 230, tak? 300 samochodzikiem od pizzy, ta jasne. Dobra, pierwsza blokada drogowa. Myślę, że tych blokad będzie więcej na węższych drogach. Myślę, że mnie nie złapią na tych węższych, no ale zobaczymy, co się będzie zaraz działo. Okej, tu mamy kolejną. What the fuck? Co mnie tak zatrzymało? No jedź! Jedź! Muszę też się nie ruszać z miejsca! Ja pierdzielę! Okej, udało mi się przejechać przez ostatnią blokadę już. Oj, powiem wam, że największą wadą tego samochodu jest to, że on w ogóle nie potrafi ruszać z miejsca. Jak zatrzymają, to nie ma jak uciec. Nie, jest katastrofa. Nie jest Lamborghini Murcielago. Oj nie. Jest naprawdę kiepsko pod tym względem. I 2 razy dałem się po prostu w ten sposób złapać. Okej, jadę do miejsca, gdzie się powinno gubić zawsze pościgi. Zrzucili sami na siebie pulsy breakera, co za gamonie. O. Jest! Ale radiowóz jest zaraz za tą ścianą. Nie widzi mnie. Ale fajnie. No i zajebiście wykonaliśmy sobie. Jestem bardzo ciekawy, jaki samochód będzie w następnym wyzwaniu. Ale tego dowiemy się już w następnym odcinku, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!